Czerwień, zespół Lola Lynch, cześć. Słuchajcie, mam dla Was małą niespodziankę. Zaraz poczekamy na jakieś specyfiki, które przygotowała nam Poznańska Akademia Barmanów pana Dariusza Kosiorka. Także ja już się niecierpliwie, ale przejdźmy do wywiadu. Wasza muzyka to romans z latami 60. Skąd ta fascynacja? Myślę, że fascynacja jakby wynika z tego faktu, że rock, muzyka rockowa narodziła się w latach 60. Wtedy nastąpiło taki boom. Tak. Dużo zespołów inspiruje się, wzoruje Sam na tych zespołach. Sam Rolling Stones, The Animals, czy chociażby też. Na przykład. I to te moje ulubione. I myślę, że warto sięgać po prostu do korzeni i wzorować się na najlepszych. Właśnie, moje kolejne pytanie dotyczy właśnie tego, jak to wygląda? Czy publika dobrze Was odbiera, czy właśnie ludzie teraz szukają powrotu do korzeni, czy... Bo jednak teraz scena klubowa to jest inny rodzaj grania, jednak młodzi ludzie w większości tutaj preferują taki rodzaj muzyki. Jak to wygląda? Jaki jest przedział wiekowy na Waszych koncertach? Znaczy się przedział wiekowy, no to jest ciężko stwierdzić, bo to przychodzą ludzie, którzy mają... Najmłodsi to chyba i tak są na studiach zawsze jakoś tam. Najmłodsi raczej nas nie odwiedzają, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast jeżeli chodzi o górny pułap, no to ciężko jest stwierdzić, bo to widywało się różnego naprawdę typu starszych ludzi, w sensie takich powyżej 40 roku życia, tak, już dorosłych, że tak powiem. Nie? A co do odbioru, no to prawda też jest taka, że my nie jesteśmy typowo zespołem, który tylko grzebie w latach 60-tych, 70-tych. Tam gdzieś każdy z nas ma swój ulubiony zespół, jakieś ulubione pierwsze brzmienia, które usłyszał w domu rodziców zazwyczaj, prawda? Gdzieś na płytach winylowych. O. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dzięki. I jakby nie, to nie jest jakby jedyna inspiracja, nie? Inspirujemy się także muzyką rockową, tą nowocześniejszą, tą alternatywną, tą głęboko alternatywną, czy punkową tak samo. Nie? Próbujemy grzebać i łączyć wszędzie. Więc to tak naprawdę każdy znajduje coś dla siebie. Dzięki. Nie? Podobnie jest, że nie gramy tylko rockowych, ostrych rockowych kawałków, ale też ballady rockowe. Gramy też trochę tripowe kawałki. Właśnie, skoro w tych zespołach jesteśmy, to z jakimi się identyfikujecie? Czy lubicie wykonywać jakby utwory innych zespołów? Jak to wygląda? Tych, których dobrze znamy i... Wydaje mi się, że ciężko się zidentyfikować z jakimś konkretnym zespołem. Każdy z nas ma inne inspiracje i na innych zespołach się wzoruje. Osobiście na przykład w tym momencie... No nie wiem, ja słucham, powiedzmy, ostatnio miałam przyjemność posłuchać płyty Muse, czy Anny Calvi, albo The Mars Volta i na pewno jest to jakaś mniej lub bardziej świadoma inspiracja. No nie można powiedzieć, że jesteśmy podobni do tych zespołów, jednakże gdzieś jakaś część zostaje i podczas tworzenia się ujawnia. Też trzeba pamiętać o tym, że jakby... Każdy z muzyków ma swoje inspiracje i to jest tak, że instrumentalistom na przykład jest dużo łatwiej przekładać to, tak? Bo jeżeli ja na przykład lubię Davida Gilmora albo Slash'a z Guns N' Roses, tak? To na przykład ucząc się kawałków jego przejść i tak dalej, to wychodzi później na próbach. Dokładnie. Podobnie, dlatego tak jest dobrze, że my tak naprawdę każdy z nas ma zupełnie inne inspiracje. I jak jest dwóch gitarzystów, to każdy z nich po prostu siedzi w innym klimacie. Jak to się potem złączy, to wychodzi naprawdę coś fajnego. Jak to potem połączyć? Tyle osób w zespole i... Dokładnie, ale mimo wszystko jakoś... Chyba odbiór jest. Tak. Jest chemia. Można to poczuć. Nazwa Lola Lynch Marcelina. Czy to twoje alter ego, Lola? Jak to wygląda? Zdecydowanie nie, ponieważ nazwa powstała jeszcze zanim dołączyłam do zespołu. No może właśnie ciebie szukali. No nie wiem, być może. Jeszcze na początku zespołem wokalistą był mężczyzna, także no nie tak, sądzę, żeby... Zespół miał w ogóle... I wtedy też był na myśli. Tak, zgadza się. Znaczy się nazwa powstała... nazwa powstała tak naprawdę na samym początku grania, jak już chcieliśmy wychodzić z garażu. Mieliśmy o tym nie mówić, ale to jest trudno bardzo zabawny temat. Trudno o tym nie temat. Wspomnieć, właśnie. Bardzo czekamy. Zabawny temat. Ponieważ było tak, za co oczywiście mój serdeczny przyjaciel Marcin mnie zabije, który jest gitarzystą, także jedynym głównym twórcą, że tak powiem, riffów, które jakby skaczą w naszych kawałkach. No on próbował swojego romansu z mikrofonem. Ja pamiętam pierwszy koncert w ogóle Loli Lynch, to był 30-osobowy koncert w domu obecnej basistki, gdzie Marcin, ja grałem na gitarze, Marcin śpiewał, tak się wymienialiśmy generalnie, tą gitarą mieliśmy tylko jedną wtedy.
Do tego mieliśmy basistę, który miał konotacje jazzowe, no i Łukasza na perkusji. No, tylko wszystko działo się normalnie w domu, zamieszkałem przez ludzi. Mamy z tego materiał filmowy chyba na nawet. Ja nawet nie miałam okazji. Chyba gdzieś jest, nie jestem przekonany, ale coś mi się wydaje, że gdzieś jest. Głęboko schowany przed światem. Słuchajcie, my już tutaj korcą te drinki, także tak, my może je posmakujemy. A teraz zapraszam na przerwę kolejną próbkę zespołu Lola Lynch i wracamy już po przerwie. Dziękujemy.